Paczka płacowa w systemie Go Online Business. Przelewy płacowe muszą być wykonywane z rachunku płacowego, żeby doszło do automatycznego zasilenia z rachunku dedykowanego po wysłaniu płatności. Najczęściej rachunek płacowy jest zasilany przez rachunek nadrzędny, zwykle główny. Jak prawidłowo stworzyć paczkę przelewów płacowych? Najpierw musimy odszukać te płatności na liście zleceń. Możemy wykorzystać do tego filtr. Jeżeli obsługujemy więcej rachunków, warto zawęzić widok do rachunku płacowego i interesującego nas zakresu czasowego. System znalazł 4 płatności tego typu z ostatnich 30 dni. Zostały one wprowadzone ręcznie, czyli utworzone bez importu. Płatności pochodzące z importu byłyby odpowiednio zaznaczone przy punkcie wprowadzone. Wśród widocznych tu poleceń jedno zawiera przewalutowanie, jednak nie można go włączyć do paczki płacowej ze względu na inną walutę. Pozostałe płatności opisane jako wynagrodzenie możemy wysłać bez dodawania do paczki płacowej, ale wówczas nie doszłoby do autozasilenia i musielibyśmy zapewnić środki na rachunku płacowym. Najczęściej rachunek płacowy prowadzony jest również w banku BNP Paribas. Kiedy stan tego rachunku jest zerowy, zasilenie następuje z odpowiedniego nadrzędnego rachunku. Możemy zawęzić widok jeszcze bardziej, na przykład przez określenie płatności z interesującą nas walutą. Po zaznaczeniu jednej lub wielu pozycji koniecznie należy stworzyć paczkę. Każda paczka obowiązkowo powinna mieć nazwę. Domyślnie autozasilenie rachunku płacowego następuje tylko w paczce płacowej. O czym informuje nas system? Przelewy będą realizowane, jeśli saldo rachunku zasilającego pokryje całą kwotę paczki łącznie z prowizją. Użytkownik może zmienić ustawienia. Jeżeli zmieni opcję na standardową lub paczkę jako całość, to nie dojdzie do autozasilenia po zrealizowaniu płatności. W nowym systemie użytkownik ma ponadto możliwość zamknięcia paczki do edycji, dzięki czemu nie będzie można dodawać ani przenosić do niej przelewów, usuwać ich, modyfikować, edytować daty realizacji. Taka paczka jest niejako zatrzaśnięta do wysyłki w takim kształcie, w jakim jest tworzona. Zamykanie paczki nie jest obowiązkowe. W nowym systemie istnieje możliwość ukrycia widoczności przelewów dla innych użytkowników systemu. Jeśli mają oni restrykcje na prawo widoczności przelewów w takiej paczce, nie będą widzieli, co w niej się znajduje, nawet jeśli będą mieli prawo do podglądu płatności na tym rachunku. W tej sytuacji po spakowaniu nie będą widzieli zawartości paczki, a jedynie jej etykietę i wybrane cechy, liczbę przelewów, łączną kwotę i parametry kontrolne. Po zatwierdzeniu paczka została utworzona i pojawiła się na liście zgodnie z filtrem. Przy nazwie paczki widnieje ikona z literą P, odnosząca się do listy płac. Do nazwy dołączony został numer klienta, który stworzył tę paczkę. Jest ona gotowa do wysłania. Jeśli ją zaznaczymy, podpiszemy i wyślemy, nastąpi obciążenie łączne rachunku powiązanego z tym rachunkiem płacowym. Historia zleceń będzie natomiast przyporządkowana do rachunku płacowego. Przed wysłaniem system wymaga autoryzacji. Po wydaniu dyspozycji realizacji paczka znika z wykazu Twoje do obsługi i pojawia się w wykazie Wszystkie. Jest ona jeszcze procesowana. Jej łączna kwota wyświetla się obok statusu. Dodatkowe dane znajdziemy po kliknięciu w szczegóły. Są tu 3 zakładki. Zawierają one podsumowanie, informacje o płatnościach składowych paczki oraz o modyfikacjach.